Sprawa Brytyjczyków! Zgłosił się właściciel dużej polskiej firmy. Chce pozostać anonimowy, ale wiadomo, że zamierza przeznaczyć na to 100 tysięcy złotych, by po cofnięciu finansowania in vitro przez rząd przynajmniej kilka kobiet miało szansę na dziecko. Anna Gitarek-Zabocka. Dyrektor do spraw medycznych w klinice w Warszawie Tomasz Rokicki był dość zaskoczony, gdy zgłosiła się firma chętna do sfinansowania zabiegów in vitro. Chce jakoś koszt leczenia dla jakiejś grupy pacjentów. Tak, coś w tej dziedzinie się dzieje. Doktor Rokicki mówi mi, że zawsze będzie grupa kobiet, której na in vitro po prostu nie stać. Dzięki wsparciu czy to miasta, tak jest na przykład w Łodzi, czy prywatnego sponsora, kobiety dostaną szansę na urodzenie dziecka. To jest początek. Na razie to są niewielkie kwoty w stosunku do tych, jakie powiedzmy byłyby wymagane czy porównywalne z programem rządowym. Natomiast ja mam wrażenie, że to będzie to jest początek dopiero, że ta inicjatywa się rozwinie. Rząd od lipca wycofał się z finansowania in vitro. Na razie refundowane są jeszcze leki, ale też nie wiadomo jak długo. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM. Kanclerz Niemiec przedstawiła 9-punktowy plan walki z terroryzmem, którego celem jest zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa. To odpowiedź szefowej niemieckiego rządu na serię ostatnich zajść i zamachów. Będziemy działać wszędzie tam, gdzie istnieją jakieś luki, zapowiedziała Angela Merkel. Jej zdaniem do walki z terroryzmem potrzeba lepszego systemu ostrzegawczego, który informowałby władze o przypadkach radykalizacji. Niemcy sprzeciwiają się kulturze nienawiści reprezentowanej przez terrorystów, powiedziała szefowa rządu w Berlinie. Fakt, że dwóch z zamachowców, którzy zaatakowali w Wirtburgu i Ansbach, to uchodźcy, oznacza, że zadrwili z państwa, które ich przyjęło. Nie jest ważne, czy przyjechali przed, czy po wrześniu ubiegłego roku. To drwina z pomocnych rąk, z wolontariuszy. To także drwina z tych uchodźców, którzy utraciwszy wszystko, szukają u nas schronienia przed wojną i przemocą. Którzy chcą żyć spokojnie w naszym świecie. Kanclerz Merkel przerwała urlop, żeby spotkać się z dziennikarzami po serii zajść, jakie w ostatnim czasie miały miejsce w różnych częściach Niemiec, m.in. w Monachium. Włochy wydaliły właśnie dwóch Marokańczyków, którzy na północy kraju przeprowadzali ataki na kościoły. Jeden z deportowanych mężczyzn to 25-latek, który w tym miesiącu w weneckim kościele zrzucił na ziemię 300-letni drewniany krzyż. Drugi, 69-latek, w zeszłym roku wtargnął do świątyni w Trydencie, wykrzykując okrzyki do kościoła katolickiego. I na tym kończymy kolejne informacje w Radiu TOK FM o 22:00. Zapraszamy. Pogoda. Piątek będzie pochmurny, słońca niewiele, znów możliwe burze i przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 21 stopni na wybrzeżu do 28 na Podkarpaciu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To co najlepsze w TOK FM. Zaczynamy Radiową Akademię Nauk. W studiu pan profesor Tomasz Bulik. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Pan profesor jest z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Profesor Tomasz Bulik był w Radiu TOK FM, zdaje się, w audycji o wczorek opowiadał o falach grawitacyjnych. Ja miałam okazję z panem profesorem rozmawiać na temat tego, jak się poszukuje dobrych miejsc na założenie dużych infrastruktur obserwacyjnych, tak to określmy. Wszystkie te rozmowy znajdą państwo w archiwum, ale mówię o tym dlatego, że o falach grawitacyjnych słyszeli chyba wszyscy, o detekcji fal grawitacyjnych słyszeli chyba wszyscy, a na pewno wszyscy, którzy nauką się interesują. No i oto zaczynają się, nic dziwnego, sypać nagrody. Między innymi dosłownie kilka dni temu LIGO i raz dla trzech tych głównych ludzi, którzy LIGO są takimi ojcami i założycielami, została przyznana nagroda Breakthrough Prize. To jest stosunkowo młoda nagroda, ale 3 miliony dolarów do podziału. Bardzo się ucieszyliśmy z tej nagrody, kiedy o niej dowiedzieliśmy się 2 dni temu. Bo na liście są także polskie nazwiska. Na liście są także polskie nazwiska. Te pieniądze zostaną podzielone w ten sposób, że 3 osoby, które przyczyniły się do stworzenia eksperymentu LIGO, mają do podziału między siebie 1 milion dolarów, natomiast wszyscy autorzy pracy, które ogłoszone było odkrycie fal grawitacyjnych, czyli ponad 1000 osób. 1012 osób dzieli między siebie pozostałe 2 miliony. Także na każdego wychodzi około 2000 dolarów nagrody. Ale te pieniądze nie są najważniejsze, bo to nie są tak naprawdę ogromne pieniądze, aczkolwiek nie są nieznaczące. Natomiast ważne jest to, że to odkrycie spotka
spotkało się z tak dużym uznaniem i że ta młoda, ale bardzo prestiżowana gwiazda została nam przyznana. Skoro wspomnieliśmy w takim razie o tym, że mamy 1012 autorów, którzy byli podpisani pod pracą informującą o detekcji, ale właśnie wyróżnionych jest tych trzech, to chyba warto o nich trochę więcej powiedzieć, bo to są ludzie, którzy no, z dużym uporem podchodzili do tej sprawy i takim wizjonerstwem. Idee budowy eksperymentów, które wykrywałyby fale grawitacyjne, ciągną się już od lat 60. Początkowo próbowano wykryć fale grawitacyjne za pomocą tak zwanych detektorów rezonansowych, które wyglądały w ten sposób, że były to takie walce metalowe, które były schłodzone do bardzo niskich temperatur. I taki walec metalowy ma swoje częstotliwości rezonansowe, on działa mniej więcej jak dzwon. I teraz, kiedy przechodziłaby fala grawitacyjna, to idea była taka, że ona będzie w stanie wzbudzić drgania w tychże częstotliwościach rezonansowych w takim metalowym walcu. Ten walec powinien być schłodzony do jak najniższej temperatury po to, żeby zmniejszyć szum termiczny, czyli samo wzbudzenia związane z tym, że jest temperatura. Że jest temperatura. Temperatura to nic innego, jak po prostu to, że się ruszają. Ruszają się, drgają cząstki w ramach takiego walca, a wzbudzenia, którego szukano w tych czasach, były oczywiście bardzo małe. I oczywiście takie walce były wzbudzane przez wiele innych czynników. Stąd była zbudowana sieć takich detektorów w różnych miejscach na Ziemi, we Włoszech, w Brazylii, w Stanach Zjednoczonych i próbowano odszukać koincydencji pomiędzy takimi wzbudzeniami. Historia odkrycia fal grawitacyjnych ma to, że Weber w 60-tych latach stwierdził, że jego detektor taki właśnie rezonansowy wykrył fale grawitacyjne i on był przekonany o tym, że te fale zostały wtedy wykryte. Tego to nie zostało nigdy potwierdzone i amplituda tych fal byłaby około miliona razy większa niż to, co teraz, jeżeli by były one rzeczywiste, niż to, co teraz wykryliśmy i uważamy za bardzo silny sygnał. Więc coś było nie tak i to nie chodzi o to, że Weber w jakikolwiek sposób oszukiwał, tylko no, nie wyszło. I później chyba była zła prasa, jeśli chodzi o fale grawitacyjne. Otóż przez dłuższy czas uważano, że Się nie da. Że to jest bardzo trudny pomiar i bardzo duży, że należy zainwestować bardzo dużo pieniędzy przez dłuższy okres czasu, żeby doprowadzić do detekcji fal grawitacyjnych. Po tych detektorach rezonansowych powstał projekt budowy interferometrów, które miałyby tę zaletę, że ich czułość nie byłaby ograniczona do wąskich częstotliwości rezonansowych, tak jak w przypadku tychże detektorów rezonansowych, ale do szerokiego zakresu częstotliwości, tak jak teraz te detektory mają, powiedzmy 20 do paru tysięcy herców. Od 20 herców do paru tysięcy herców. I historia jest taka, że aby rozpocząć budowę takiego urządzenia, trzeba zacząć od mniejszych urządzeń i potem budować coraz większe, uczyć się, umieć stworzyć na podstawie własnych błędów coraz lepsze urządzenia, które będą miały coraz większą czułość. No i takie prototypowe urządzenia, pierwsze z nich powstało w Caltechu, w California Institute of Technology, gdzie w piwnicach został zbudowany interferometr, który miał ramiona o długości bodajże 20 czy 30 metrów i wiązki laserowe były w rurach próżniowych, miały izolację termiczną, izolację sejsmiczną. Były to takie... Po to, żeby było jak najmniej tych szumów, żeby nic tu nie zaprzeczyło. Główna idea tych urządzeń było pokazanie, że technicznie jest możliwe zbudowanie czegoś takiego, jest możliwe zmniejszenie szumów, jakie były tam na miejscu, do granic, które były możliwe przy takim małym urządzeniu. Dopiero mając taki prototyp, można było aplikować o większe pieniądze na budowę wielkich urządzeń. No i takie aplikacje muszą być oczywiście powiązane z zabieganiem wśród polityków o poparcie, które może być związane z poparciem dla nauki w danym rejonie, poparciem dla rozwoju infrastruktury w tym rejonie, gdzie mamy to zbudować. To musi być także poparte planem naukowym, planem tego, co takie urządzenie może odkryć, co takie urządzenie może
zrobić dla nauki. To dużo pracy. A gdzie w tym wszystkim są ci nasi trzej mędrcy, jak to się mówi? Oni byli... oni stali... Znaczy, z jednej strony oni byli osobami, które stały za tym, za rozwojem tego prototypu. Z drugiej strony za ideami, jak można wykrywać fale grawitacyjne za pomocą właśnie interferometrów. A poza tym są to osoby, które miały, włożyły bardzo dużo czasu i wysiłku w przekonanie agencji, które finansują naukę, na wyłożenie pieniędzy. Ta trójka, o której rozmawiamy, to jest Ronald Drever, ekip Thorne i Rainer Weiss. Wróćmy do naszej nagrody, nie naszej, państwa nagrody. Breakthrough Prize, 3 miliony dolarów, milion dla tej trójki, 2 miliony dla pozostałych autorów. No i właśnie podkreślmy to jeszcze raz, wśród tych autorów są polskie nazwiska, jest nazwisko pana profesora. Jaki jest udział polskich naukowców w tej sprawie? Otóż jest nas 9 osób. Polacy uczestniczą w pracach kilku grup, które przyczyniły się do tego odkrycia na różne sposoby. Wśród autorów jest jeden inżynier, jest pan inżynier Adam Kutynia, który pracuje nad, który nie miał bezpośredniego wpływu na to odkrycie, natomiast jego praca dotyczy uruchomienia trzeciego detektora, czyli detektora Virgo, który znajduje się koło Pizy. Zaraz jest... jeszcze państwu powiemy, po co więcej jest tych detektorów, tak, bo to też jest ciekawe. Oprócz tego mamy grupę osób, która zajmuje się poszukiwaniem fal grawitacyjnych pochodzących ze źródeł ciągłych, czyli ciągłych sygnałów fal grawitacyjnych, nie takich rozbłysków jak ten. I to jest profesor Królak i jego współpracownicy. Natomiast zarówno profesor Królak, jak i profesor Jaranowski mieli wielki wpływ na to i wielki wkład w rozwijanie algorytmów, które stosuje się do wykrywania sygnałów fal grawitacyjnych. Bo to jest ta wielka sztuka, wyłuskać to ziarno, ten rozbłysk z szumu, którego jest naprawdę dużo. Ponadto oni zajmowali się również modelowaniem sygnałów, jak będzie wyglądał sygnał w falach grawitacyjnych pochodzący od układu dwóch czarnych dziur, co wymaga rachunków w ogólnej teorii względności. Ponadto mamy wśród nas jedną osobę, jest to doktor Zadrożny, który zajmuje się poszukiwaniem odpowiedników elektromagnetycznych, czyli w zakresie widzialnym, w zakresie standardowej astronomii, tychże źródeł fal grawitacyjnych, i on jest odpowiedzialny za współpracę pomiędzy LIGO i takim eksperymentem polskim Eye of the Sky, który ma szerokokątne kamery, dzięki którym można wykryć zmienność obiektów na niebie. Oprócz tego ja jestem związany z grupą, która poszukuje sygnałów, co do których nie znamy wcześniej ich kształtów, czyli sygnałów niemodelowanych, to jest tak zwana Burst Group. Wraz ze mną współpracował profesor Belczyński, który kiedyś był moim doktorantem, teraz jest moim kolegą. Doszliśmy do wniosku, że populacja tych źródeł powinna być zdominowana przez układy podwójne czarnych dziur, tak jak to się wydaje, że teraz wygląda, dlatego że pierwsze z tych źródeł to właśnie był układ podwójny dwóch czarnych dziur. Moja doktorantka Izabela Kowalska-Leszczyńska zajmowała się poszukiwaniem sygnałów z koalescencji takich właśnie masywnych czarnych dziur, a ostatnio zajmuje się również analizą szumu, który w tych detektorach może się pojawić, który może pochodzić od zmiennego pola magnetycznego, które znajduje się na Ziemi. Otóż to też jest bardzo ciekawa rzecz. Otóż ten rejon pomiędzy powierzchnią Ziemi a jonosferą to jest taka wnęka rezonansowa, coś takiego jak wnętrze kuchenki mikrofalowej. I w tym wnętrzu kuchenki mikrofalowej, w tej jamie rezonansowej, wzbudzane są rezonansy pola magnetycznego przez burzę. Takich piorunów na Ziemi jest około 100 na sekundę w różnych miejscach, głównie w strefie tropikalnej, i każdy z tych piorunów wzbudza takie zaburzenie pola magnetycznego i pola elektrycznego, taką falę stojącą, która się rozchodzi wokół Ziemi, która trwa 2-3 sekundy. Także cały czas mamy szum takiego zmiennego pola magnetycznego. Okazało się, że to zmienne pole magnetyczne może mieć też
wpływ na detekcję, może zaburzać nasze detektory. W jednym wypadku zauważyliśmy, że takie wyjątkowo mocne wydarzenie, wyjątkowo mocne zaburzenie pola zostało zarejestrowane w tym kanale jako, gdzie widzimy, gdzie poszukujemy fal grawitacyjnych. Oczywiście jednocześnie ten kawałek został zawetowany, został wykreślony z tych danych, które będziemy analizować, bo zauważyliśmy te zaburzenie pola magnetycznego w kanałach magnetycznych, ale to znaczy, że ten szum, który ciągle jest, również tam się powolutku przedostaje tymże zagadnieniem. Sami Państwo widzą, jak wiele spraw trzeba załatwić, nad wieloma sprawami trzeba się zastanowić i dopilnować, żeby dokonać czegoś takiego jak detekcja fal grawitacyjnych. Zaczęliśmy od nagrody, przypominając także tych, którzy się zasłużyli do tego, aby do tej detekcji doszło, ale myślę jednak, że warto, żebyśmy powiedzieli, przypomnieli dokładnie, czym fale grawitacyjne są, bo bez tego trudno będzie nam opowiedzieć o tym, co później chcę zapytać pana profesora, czyli co dalej z tymi falami grawitacyjnymi. Fale grawitacyjne to rzecz przewidywana, która wynika z teorii względności Alberta Einsteina, ale ona jest tak dziwaczna, że zastanawiano się, czy na pewno to może być. Pan się uśmiecha. Nie jest aż tak dziwaczna, dlatego że nawet w klasycznej teorii newtonowskiej zakładamy, że grawitacja, czyli oddziaływanie, przyciąganie grawitacyjne rozchodzi się z nieskończenie dużą prędkością. To znaczy, że natychmiast wszędzie. Natychmiast wszędzie. To jest oczywiście nieprawda. Więc pierwszym uogólnieniem teorii newtonowskiej jest to, że ta informacja o położeniu danego ciała i o tym, w którym kierunku ma działać siła grawitacji, będzie się rozchodzić z prędkością światła. Jeżeli sobie coś takiego. Bo szybciej się nie da. Bo szybciej się nie da, jest zakaz. Aczkolwiek też trzeba go zbadać. To nie jest wyryte w kamieniu, tylko to jest coś, co sądzimy, że jest prawdą. Jeżeli rozchodzi się jeżeli grawitacja rozchodzi się ze skończoną prędkością i mamy ciało, które się porusza, załóżmy, mamy dwa obiekty, które są na orbicie, no to wypadkowa siła grawitacji od tych dwóch ciał będzie się zmieniała w funkcji czasu. Informacja o tym, gdzie jest wypadkowa grawitacja od tych dwóch ciał, będzie jakoś oscylowała. To też nie będzie tak, że się wszędzie od razu cały świat dowie, jak to jest, to właśnie jakby było u Newtona, tylko ta informacja o tym, jak się zmienia ta grawitacja, musi się rozchodzić z jakąś prędkością i to jest ta prędkość światła bezgraniczna. Tak, teraz, czyli kierunek takiej grawitacji pseudo-newtonowskiej będzie się zmieniał i informacja o tej zmianie będzie się propagować w przestrzeni. Właśnie w formie takich fal. W formie fal. I teraz okazuje się, że jak się dokładniej popatrzy, jak takie fale wyglądają, to ta informacja, to zaburzenie pola grawitacyjnego niesie ze sobą energię. Podobnie jak ruch ładunków elektrycznych wywołuje falę elektromagnetyczną, dzięki której Państwo mogą słuchać tej audycji. Czyli dzieje się taka rzecz, że właśnie są te fale grawitacyjne, mówi się o to zmarszczki czasoprzestrzeni, a jeśli do tego dołoży się jeszcze wiedzę także wynikającą z Alberta Einsteina, że grawitacja to jest geometria, czyli grawitacja zmienia geometrię, to z czym mamy do czynienia? Ze zmianą odległości? Co powoduje fale grawitacyjne? Znaczy, fala grawitacyjna wywołana jest... Przychodzi teraz na przykład fala grawitacyjna? Co się dzieje? Ona powoduje zmianę odległości pomiędzy punktami, które tutaj mamy. To powoduje rozszerzenie przestrzeni w jednym kierunku, jednocześnie ze zwężeniem, ściśnięciem w drugim i na przemian zwężenie później w tym pierwszym i rozciągnięcie w tym drugim kierunku. Przy czym to zwężenie, te odległości, kiedy mówimy o tych odległościach i o tym, to mówimy o odległościach mierzonym za pomocą światła, czyli to nie jest tak, że mamy linijkę i na tej linijce te dwa punkty się będą przesuwały, bo ta linijka też zmienia swoją długość. Natomiast jeżeli mamy światło, które leci w jedną stronę, wraca w drugą stronę, kiedy jednocześnie fala grawitacyjna porusza się prostopadle do kierunku przechodzenia światła. Dosyć tego mataczenia. Są i będą przejmowane przez automaty. Tym niemniej
ciągle jeszcze natykamy się na takie twarde granice. Ja przytoczę tylko dwa przykłady. Mówi się na przykład ostatnio, nie wiem, pan redaktor pewnie słyszał, państwo też pewnie słyszeli o czymś takim, co się nazywa Big Data, czyli prawda, wielkiej ilości danych i prawda, możemy coś z nimi zrobić. Proszę państwa, nie przesadzajmy. Tak naprawdę z tymi ogromnymi ilościami danych robimy bardzo niewiele rzeczy, robimy bardzo prymitywne operacje. Oczywiście przeprowadzamy je i dosyć efektywnie, ale to są naprawdę operacje dosyć prymitywne. Drugi przykład to są automaty, które służą do gry na giełdzie. Automaty, które służą do gry na giełdzie, są zaprogramowane przez ludzi i te algorytmy, które tam są wbudowane, to są najczęściej zresztą niezbyt skomplikowane matematyczne struktury, które zostały przez kogoś stworzone. One przewyższają człowieka tylko tym, że potrafią pewne rzeczy robić bardzo szybko. Efekt jest taki, wracając do tego, co pan powiedział, panie redaktorze, o kontroli, prawda? Przestajemy mieć kontrolę, ale nie dlatego, że te automaty są od nas sprytniejsze czy inteligentniejsze, tylko one po prostu robią pewne rzeczy szybciej, tak? Samochód jedzie szybciej niż biegacz, powiedzmy, a komputer naładowany programami przez odpowiednich arcymistrzów szachowych gra lepiej niż pojedynczy człowiek po drugiej stronie szachownicy. To z jednej strony jest proces, który jest jakby nieunikniony, to znaczy to powolne przejmowanie niektórych czynności, niektórych funkcji przez automaty, przez w cudzysłowie lub bez sztuczną inteligencję. Z drugiej strony to, co stanowi o człowieczeństwie, a więc stawianie sobie celów, hierarchia wartości z jednej strony, z drugiej strony twórczość, w tym także wrócę do tego poczucie humoru. To ciągle jest rzecz dla sztucznej inteligencji w zasadzie nieosiągalna. Nawet jeżeli mówimy, że automaty tworzą coś, to one tworzą na takiej samej zasadzie, na jakiej człowiek zupełnie przypadkiem, prawda, rzucając różne rzeczy, ale powiedzmy przestrzegając pewnych zasad, też by stworzył. Pytanie, czy to jest, znaczy do jakiego stopnia to jest, nazwijmy to sztuką, a do jakiego stopnia jest to wynik pewnego działania, które, no, w ramach pewnej konwencji nazwiemy sztuką, tak? Ja takie dwie rzeczy mi przychodzą do głowy. Coś, co nazywa się internetem przedmiotów. No już bywały przypadki, że komuś lodówka zamówiła zakupy do domu, prawda? Odpowiednio zaprogramowana. To jeszcze ciągle jakiś nowum, ale w niektórych krajach to funkcjonuje. Ja takie rzeczy się zdarzały, bo ktoś był rozdrażniony, że za dużo z karty mu zeszło. Bankowej oczywiście, ale są też inne sytuacje, takie określenie Good Judgment Project, prawda? Amerykanie podobno mają taki projekt opakowany matematycznie i właściwie są zdolni przewidzieć podobno od, nie wiem, zjawisk giełdowych aż po wyniki wyborów, czy w ogóle całe procesy społeczne, konflikty zbrojne, jak się zakończą. To jest takie chwalenie się na wyrost troszeczkę? Niekoniecznie. To zależy bardzo od kontekstu. Ja panu powiem, taki mój dobry znajomy Czech teraz ostatnio opracował taki program, który wykrywa w Czechach, na wzór zresztą amerykański, bo Amerykanie to opracowali już do ładnych paru lat temu, miejsca, w których policjanci powinni się pojawić o określonej porze, ponieważ jest duże prawdopodobieństwo, że tam właśnie zostanie popełnione przestępstwo. I to jest statystyka, czyli coś, co ludzie opanowali 150 lat temu, jest nieubłagana. Jeżeli mamy dane, to ta nasza wiedza sprzed 150 lat teraz się przydaje. Ona tu się wiele nie zmieniło, natomiast zmieniły się narzędzia, czyli mamy lepszy młotek, tak? Mamy dużo, dużo, dużo lepszy młotek i potrafimy go zastosować. To wszyscy państwo, i pan redaktor zna dobrze historię, prawda, cholery, że tam pewien doktor, prawda, rysował na mapie i zobaczył, że prawie wszyscy chorzy są z jednego miejsca i trzeba było tamtą studnię zamknąć i okazało się, że się cholera w Londynie skończyła, tak? Ale to było 300 lat temu, więc to już dosyć dawno ludzie opanowali. Ja dam przykład z własny, taki zupełnie prymitywny przykład z własnej takiego ćwiczenia sprzed 20 paru lat, kiedy badaliśmy z kolegą pewne statystyki dotyczące samobójstw i bardzo szybko doszliśmy do wniosku, że jakkolwiek po pierwsze samobójstwo jest dramatycznym, pojedynczym, indywidualnym zdarzeniem, decyzją czy szaleństwem,
jest rzadkim zdarzeniem, to jednak podlega tak przerażająco precyzyjnym prawom statystycznym, że po prostu to się czasami w głowie nie mieści. I na podobny sposób można, jeżeli ma się odpowiednie statystyki, jeżeli ma się obserwacje czasowe, jeśli chodzi o czas, miejsce, rodzaj zdarzenia, ludzi, którzy biorą w nim udział, to niewątpliwie można bardzo wiele przewidzieć. Oczywiście, i tu wracam do wynalazczości, kreatywności, żadna maszyna i żadna sztuczna inteligencja nie przewidziałaby ataku z 11 września. Po prostu nie ma takiej możliwości. Kto mógł to przewidzieć? Agenci służb specjalnych, którzy wiedzieli więcej. Bez pomocy sztucznej inteligencji mogli to spokojnie, prawdopodobnie nawet rozbroić. Natomiast sam fakt, że zrobiono coś, czego przedtem nikt nie robił, już powoduje, że te metody z kolei, czyli oparte na nawet ogromnej liczbie obserwacji, danych i tak dalej, one w zasadzie zawodzą, chyba że w nich już się kryje jakiś zalążek czegoś takiego i wtedy można go wykryć. Czyli ta sztuczna inteligencja, tak, owszem, już możemy o tym mówić, ale ciągle to, co... Módl się więcej, módl się. Panie Magigestan. To 87 razy przechodzę w takie skrzyżowanie, prawda, a za 188 razem za rogu widzę człowiek ze spałką i mnie uderzy, no to ja o tym nie będę mówić, znaczy nie ma szans, tak? Także widzicie Państwo, taka robota. I przezornej czułości matki wszystkich, której przybyłem tutaj oddać cześć jako pielgrzym, a którą przedstawiliśmy w psalmie jako chlubę naszego narodu. Królowa nieba. Pana come qui, a jasna gora, Maria ci offre la sua vicinanza. Podobnie jak w Kanie, Maria oferuje nam swoją bliskość i pomaga nam odkryć, czego brakuje do pełni życia. Teraz, podobnie jak wówczas, czyni to z macierzyńską troską, ze swoją obecnością i dobrą radą, ucząc nas unikania arbitralnych decyzji i szemrań w naszych wspólnotach. Jako matka rodziny chce nas strzec razem, wszystkich razem. Si vuole custodire insieme, tutti insieme. Były to słowa, które dzisiaj skierował do nas Ojciec Święty Franciszek na Jasnej Górze w sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej. Które to sanktuarium jest duchową stolicą naszej ojczyzny. Drodzy Państwo, a w Krakowie, mimo deszczowej pogody, nie ustaje entuzjazm, nie ustaje radość młodych ludzi, którzy biorą udział w Światowych Dniach Młodzieży. Natomiast w studio my gościmy dzisiaj księdza harcmistrza Roberta Mogiełkę, który jest kapelanem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Przybywa tutaj z grupą młodych ludzi. Na pewno byłoby ich więcej, bo harcerzy zaangażowanych tutaj przy obsłudze i pilnowaniu porządku, ale szczegółów nie będę zdradzał, jest ponad 1200 harcerzy i harcerek oczywiście. Natomiast tutaj są tylko, można powiedzieć, najbliżsi wybrani, no bo wszyscy oczywiście nie mogli przyjść. Księże Robercie, może słów kilka na temat tego, co robicie tutaj właśnie na Światowych Dniach. Czuwaj. Bardzo serdecznie witamy wszystkich, którzy nas w tej chwili oglądają. Dla nas jest to niewątpliwie wielka przygoda i wielka radość, że po 3 latach przygotowań możemy uczestniczyć w Światowych Dniach. Natomiast na naszym zlocie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, który stacjonuje na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest w tej chwili około 1400 osób zaangażowanych w służby, a jeszcze spodziewamy się, że na najbliższy weekend dołączy do nas jeszcze około 200-300 osób. Jak można scharakteryzować tę Waszą posługę, pracę tutaj przy Światowych Dniach Młodzieży? Bo to jest różnoraka praca. Tak, oprócz doświadczenia dzielenia się sobą, bo myślę, że to też jest bardzo istotne,
bo to też są młodzi ludzie, którzy wchodzą do grona innych młodych ludzi i dają, mam nadzieję, że pokazują świadectwo swojego zaangażowania, to my też podjęliśmy bardzo konkretne działania. Przede wszystkim zabezpieczenia medycznego poprzez harcerskie ochotnicze pogotowie ratunkowe. Mamy wielu przeszkolonych ludzi, o których pewnie za chwilę druh Adam Karcmistrz, Adam Niemkiewicz powie, który jest komendantem właśnie tej struktury w ramach naszego związku. Do Wrocławia, ale która pojechała stąd. Służby porządkowe, służby logistyczne dotyczące naszego zlotu, naszego pobytu, czy też służby informacyjne, służby medialne. To wszystko, co łączy się z organizacją tak wielkiego przedsięwzięcia. Przybywacie tutaj z całej Polski. Czy trudno było jakoś zapoznać się z terenem, te mapy wszystkie gdzieś opanować, żeby no chociaż służyć precyzyjną informacją, jak chodzi o przekazywanie informacji, jak gdzie dotrzeć? Zapewniam, że dla naszych ludzi mapa to sprawa bardzo oczywista i jeszcze potrafią czytać. Więc teraz bardzo prosimy pana Adama, żeby właśnie opowiedział o tych zaangażowaniach tutaj harcerzy. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej na Światowe Dni Młodzieży wystawił największą ekipę. Jesteśmy największą organizacją zabezpieczenia medycznego. Jest nam miło, bo działamy z profesjonalistami. Wchodzimy pod krakowskim pogotowiem ratunkowym w skład służb, które dzielą się na patrole piesze, na punkty medyczne. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej wystawił na Światowe Dni Młodzieży ponad 1000 osób, to jest dokładnie 1020 osób, w harcerskim ochotniczym pogotowiu ratunkowym ZHR, które służą pielgrzymom, służą mieszkańcom podczas tych wszystkich dni. Od kilku dni już służymy na mieście, patrolujemy, udzielamy pierwszej pomocy na terenie tutaj Śródmieścia, na terenie Błoni, na terenie Łagiewnik. Przygotowujemy się oczywiście do brzegów. Ja jestem dumny z moich harcerzy, bo to były naprawdę miesiące przygotowań, ale też to jest profesjonalizm ze względu na to, że ponad 250 osób uzyskało uprawnienia państwowe ratownika, żeby służyć tutaj pielgrzymom. Mamy ich w sumie tutaj ponad 280. Do nich także, do każdego takiego patrolu dołączyliśmy młodsze osoby, które także są po przeszkoleniach, po wielogodzinnych, kilkunastogodzinnych. I razem myślimy, że naprawdę bardzo dobrze będziemy służyli i Panu Bogu, i naszej całej pielgrzymce i naszym wszystkim pielgrzymom. Myślę, że wystarczy się nawet rozejrzeć wokół, tak jak tam za bramą widzę chociażby nasz patrol właśnie Koprowski, który zabezpiecza Festiwal Młody, który się tutaj na Grodzkiej odbywa. I gdziekolwiek ruszymy się, to właśnie harcerze w takich czerwonych kamizelkach przede wszystkim tą konkretną służbą dają siebie innym. Oczywiście, nie da się Was nie zauważyć. A czy służba medyczna dużo miała pracy? Bo wczoraj było dosyć upalnie i duszno. Dzisiaj jest trochę chłodniej, ale za to pada deszcz. No, są to ludzie młodzi, raczej pełni entuzjazmu i kondycji, no ale różne rzeczy mogą się zdarzać. Mamy bardzo dużo takich interwencji, tylko na Łagiewnikach wczoraj było ponad 100 takich interwencji harcerskich w ciągu 10 godzin tylko. Ale działanie z profesjonalistami, z maltańczykami, z krakowskim pogotowiem ratunkowym gwarantuje, że my też z nimi współpracujemy bardzo dobrze, więc mamy też zaplecze, karetki, które działają w systemie. My jesteśmy tymi pierwszymi kontaktami, a potem już przekazujemy w dobre ręce też ratownictwa medycznego. Czyli można powiedzieć, że przy okazji podnosicie jeszcze swoje kwalifikacje i umiejętności. Ależ oczywiście, to znaczy dla nas to jest niesamowita duma, że możemy być tutaj. Do tego się przygotowaliśmy wiele lat i dla nas służba innemu człowiekowi jest wpisana nasze prawo i przyrzeczenie, więc dla nas to jest wypełnianie bycia harcerzem. To jest wychowanie młodego pokolenia do służby innym, a ten dobry uśmiech i czasami podziękowanie nawet w innym języku wraca do nas naprawdę i to nas ubogaca. Myślę, że tutaj też warto dodać, że oczywiście bardzo często jest tak, że nas harcerzy traktuje się tak trochę z przymrużeniem oka. Natomiast już w tych dniach, gdzie jeszcze dopiero dzisiaj zaczęła się naprawdę taka obecność papieża wśród nas, a już w tych wcześniejszych dniach wielokrotnie do nas zwracano się z prośbą o wystawienie kolejnych patroli, o zabezpieczenie kolejnych miejsc
chociażby dworzec, tak? Można by było tutaj, Adam, wspomnieć o dworcu, gdzie sytuacja była tam dość taka trudniejsza i też świetnie sobie ci młodzi ludzie poradzili. Może jeszcze skieruję słowo zapytania do, może z tej strony. Czy to wasze pierwsze takie spotkanie z młodzieżą na Światowych Dniach Młodzieży i taka odpowiedzialność? Nigdy wcześniej nie byłem ani na Światowych Dniach Młodzieży, ani na żadnej imprezie tego formatu, więc tak, to jest nowość dla mnie. No ale jednakowoż, jesteście uczestnikami Światowych Dni Młodzieży, chociaż służycie. Jak przeżywacie te właśnie spotkania? Czy jest taka możliwość, żeby poczynić refleksję nad tym słowem, które Ojciec Święty kieruje do zebranych tutaj, no przede wszystkim ludzi młodych, ale nie tylko? Jak najbardziej. Mamy u siebie, my rezydujemy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mamy tam u siebie katechezy codziennie. Dodatkowo jak jesteśmy na patrolach, to nachodzi człowieka refleksja, kiedy widzi kilka tysięcy ludzi przychodzących, uśmiechniętych, modlących się. Nie można po prostu nie myśleć o tym, czym jest wiara, jak to wszystko powinno wyglądać. Oczywiście przybywają tutaj młodzi ludzie, pielgrzymi z całego świata, z ponad 180 krajów, różne języki. No, język angielski na pewno jest potrzebny. Tak, jak najbardziej. Rozmawiałem ze swoimi kolegami z patroli i doszliśmy już w sporej części do takiego punktu, że rozmawiamy po angielsku, z automatu. Nawet jeżeli spotykamy siebie na mieście, to zaczynamy mówić po angielsku i dopóki nie, chwilę, jesteś Polakami. No tutaj Polakom język angielski to nie jest potrzebny. Ja w ogóle nie wiem, czy też i obrazy są potrzebne, bo tak, wiara, co to jest wiara? Hebrajczyków 11:1, Hebrajczyków 11 rozdział mówi, że wiara jest ufnością tego, czego nie widzimy, pewnością tego, czego się spodziewamy, prawda? Czyli, że nasza wiara na bałwanach nie może być oparta. Nasza wiara na kolorze, na obrazach, na malunkach, na rysunkach nie może być oparta. W Księgach Mojżeszowych 4:12 jest powiedziane, że abyście nie uczynili żadnego obrazu w kształcie, czy to mężczyzny, czy kobiety, gdyż obrzydliwością dla Jahwe jest ten, kto to czyni. Także wiara to jest ufność, to jest przeświadczenie, oparta no, najlepiej na Słowie Bożym Biblii, bo tutaj żadnych cudów nie będzie, cuda się dawno skończyły i my jesteśmy na tyle mądrzy, że poprzez czytanie świętych ksiąg Pisma Świętego możemy wyobrażać sobie Boga w działaniu, jak postępował względem ludu swojego w przeszłości kiedyś, jak postępuje dzisiaj. Przykłady są też autentyczne, teraz przykłady. To wszystko jest wiara, a bałwana sobie namalować, to cóż to jest wiara? Nie wiem, czy te obrazy są wam potrzebne. A tak naprawdę to Jezus Chrystus też był młodzież. Też był młody. 33,5 roku i nie więcej umarł. I po co to było go zabijać?